Pewnego wieczoru rozmawialiśmy z państwem Bari o religiach Gwinei. Wszechobecny w Gwinei jest islam. 85% społeczeństwa to muzułmanie, 5% to chrześcijanie, a 10% wyznaje tradycyjne religie etniczne. Islam w Gwinei jest różny od tego fundamentalnego z krajów arabskich. Nie jest to islam wojowniczy, jest bardzo tolerancyjny. Sunnicki islam został rozkrzewiony w Gwinei przez berberyjskiego pochodzenia Fulanów. To oni niegdyś przybyli z północnej Afryki na tereny obecnej Gwinei, islamizując ją. Fulanie uważają siebie za białych, którzy osiedlili się w Futa Jalon. Matką gwinejskich meczetów jest wielki meczet w Konakry. Jest to największy meczet w tej części Afryki. Niestety niewiernym wstęp zbroniony. Meczety w Gwinei widoczne są wszędzie, tak jak tutaj przy drodze. Są meczety duże i małe. Czasami trzeba się domyśleć, że jakaś budowla to właśnie meczet. Na ogół minarety są czworokątne. Niektóre meczety wiejskie są nawet bez minaretu. W niektórych miejscowościach, gdzie brakuje meczetu, za dom modlitwy służy okrągła żerdziowa konstrukcja zadaszona liśćmi palmowymi. Oglądamy mały, prywatny meczet, który jest własnością przewodnika. Matka przewodnika, wierna muzułmanka, wybudowała go jako wotum za szczęśliwą pielgrzymkę jej męża do Mekki. Właśnie wewnątrz niebieskiego meczetu pilna grupa młodych chłopców, siedząca na dywanach, pochylona nad Koranem, powtarza za imamem recytację kolejnych sur. Chłopcy nawet najmniejszym gestem nie zdradzili zainteresowania tym, że obcy i do tego biały człowiek przez dłuższy czas przysłuchuje się ich recytacjom. Meczet jest salą zbudowaną w planie prostokąta z wnęką zwaną mihrab, skierowaną na Mekkę. Na zewnątrz meczetu, na murku, stoją rzędem ustawione naczynia, najczęściej czajniki z wodą służącą do rytualnego mycia. Wierny muzułmanin przed modlitwą powinien dokonać ablucji. Partiami nalewa sobie wodę na dłonie, po czym obmywa dłonie, ręce do łokci, twarz, zęby. Przepłukuje 2-3 razy jamę ustną, wciąga wodę do nosa, myje całą głowę, stopy. W ten sposób umyty i czysty staje przed obliczem Boga. W imię Boga miłościwego i litościwego. Chwała Bogu, Panu świata, miłościwemu, litościwemu, Królowi dnia sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą. Nadanie imienia dziecku to islamski odpowiednik chrzcin. Kilka dni po urodzeniu dziecku nadaje się imię. Rodzice wybierają albo imię islamskie, albo stare przedislamskie. Uczestniczymy w takiej uroczystości wśród ludu maleńkę. Nadanie imienia to okazja do spotkania się całej olbrzymiej rodziny. Koniecznie trzeba odwiedzić chorą babcię. Ludzie się tutaj pięknie ubierają. Kobiety wolą barwne afrykańskie stroje nad zachodnie, pomimo że zachodnie są powszechnie dostępne. Starsi mężczyźni
wolą ubiór w stylu afrykańskim, czyli koszule sięgające im aż do kostek. Młodsi natomiast zdecydowanie preferują ubiory zachodnie. Poszczególne pokoje zajmują dobrane grupy osób. Rodzina ojca, rodzina matki, koleżanki. Wreszcie mężczyźni. Starszyzna zaprasza do swojego kręgu. Rozpoczyna się dyskusja wielowątkowa. Opowiadają o nadaniu imienia, o swoich rodzinach. Wiadomość o tym, że jestem profesorem, wzbudza jeszcze większą dyskusję. Panie profesorze, niech pan coś uczyni, aby nasze dzieci mogły się uczyć, żeby zdobywały dobre wykształcenie za granicą. Oni pomogą rozwinąć się Gwinei. Dlaczego do takiego wykształcenia mają dostęp tylko synowie i córki bogatych ludzi? To nas bardzo boli. Bardzo przykro mi, że nie mogę wam osobiście w tym pomóc. Nie szkodzi, że nie może nam pan pomóc, ale przybył pan do nas, stał się pan jednym z nas. My wszyscy tutaj obecni jesteśmy twoimi braćmi. W jednej chwili moja rodzina powiększyła się bardzo wydatnie o gałęź afrykańską. Zapewne oni w jakiś im tylko wiadomy sposób uważają mnie już odtąd za swojego brata. Ja w sercu uznałem ich za swoich. Niestety nieco spóźniliśmy się na uroczystości. Ominęła nas najważniejsza część uroczystości. Zarżnięto już publicznie owcę. Podzielono na kawałki mięso, leży w metalowym garze, przykryte pokrywką. Mężczyźni siedzą w koło i rozmawiają o ważnych sprawach. Każda rodzina przed opuszczeniem uroczystości dostaje niewielką porcję surowego mięsa, którą zabiera do domu. Uroczystość nadania imienia nie trwa zbyt długo. Po nadaniu imienia wszyscy siadają i konsumują ryż z dodatkiem wybornego sosu. Liczne garki na zewnątrz domu świadczą o ilości gości i zjedzonego ryżu. Na uroczystość nadania imienia nikogo się nie zaprasza. Obowiązkiem rodzinnym jest uczestniczenie w uroczystości.